Przebudziłem się. Nie wiem, gdzie jestem. Widzę tylko białe światła. Jakiś frajer stoi nade mną. Tak, drodzy widzowie, to ja, Kiełbasa TV, z nowej serii Outlast Whistleblower, z dodatku do podstawki, po mojej prawicy. Nie kto inny, tylko DJ Woźny. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego strachu. Dobra, zaczynamy. Widzimy tutaj jakiegoś gościa. O ja pierdolę. Jeszcze jakby tak mu języczkiem do uszka zrobił. Poczuj tą bryzę. O Boże. Tak, poczuj bryzę, a jemu wali normalnie z buzi jak z gnojówki. Szambo wywaliło. Billy Hope, cholera, i nie za bardzo im się to podoba. Pamiętacie zapewne Billego Hope'a, Wallridera. To był nasz ostatni finałowy boss, którego musieliśmy zapierdzielić, nie? No i nam się to udało. A to zaraz, to co tutaj robi Billy Hope? Billy Hope? Zaraz się dowiemy. Musimy, 2 godziny wcześniej, musimy po prostu połączyć odpowiednie fakty. Całą wiedzę, którą zdobyliśmy... W pierwszej części, czekaj, tak. Nie znasz mnie, nie będę owijał w bawełnę, mogą mnie śledzić przez 2 tygodnie. Wysyła list do Milesa, do protagonisty z pierwszej części. Wydaje mi się, że to jest chyba pracownik Morkow. Czyli tego całego ośrodka badawczego. Tak naprawdę psychiatryk to nic innego jak przykrywka dla, no wiesz, to co przed chwilą powiedziałem. No jasne. Ośrodka badawczego, w którym się przeprowadza chore i nieludzkie i paranormalne eksperymenty. Patrz. Bla, 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 bla. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Enter, 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 poszło. No i już nam się boi koleś. No ciekawie się zapowiada. O, dzień dobry. Bardzo ciekawie. Park? Już trzeci raz do ciebie dzwonię. Mamy nagłą sytuację przy polu. Okej. Tu mamy oczywiście, to jest ta miejscówka z ostatniej... Tak. To jest wszystko przed tym, co się tak naprawdę działo, wiesz? Waylon Park się nazywamy. Powiem im, Waylon Park do punktu monitorowania SM. Czyli co, my idziemy tutaj, nie? Dzień dobry. Wracam do Leadville, żeby odebrać część. No, to aha, wiesz, to takie smaczki, typu wrzućmy jakiś dialog i niech pierdolą sobie o czymś tam. Pamiętasz, gdzie jesteśmy? Oczywiście. Komora Billego Hope'a. Następny pacjent, a rezonans jeszcze całkiem ciemny. Potrzebujemy cię przy głównym. Czyli my, stary, po prostu jesteśmy pracownikiem, jakimś głównym chyba. Tak, jesteśmy kimś, kto pracował przy tym, aby... Właśnie, przy tym, bo widzę, przy tych tam, projektach. Widzę, że tam tego Billego nie ma jeszcze w całej tej komorze, tak? Bo Patrz, hakujemy system. No i wchodzimy i co dalej? Tylko co nasz tutaj protagonista chce zrobić do końca, bo tego nie rozumiem. Możemy obserwować sobie, załatwione. Panie Park? Tylko trochę mnie to irytuje, że nasz główny bohater nic nie mówi, a mógłby się czasem odezwać. Jakieś takie potwierdzenie albo 2 zdania do nagrania, nie? Jasne. O, coś tam. Wyplugaj skurwiałe maszyny, wyjebane roboty. Nie, znowu. O, czekaj. Prowadzi kogoś tam, widzisz? Może to był Billy nasz? Nie, raczej nie, myślę, że nie. Zaraz mnie zgwałcą, moja głowa, moje zęby, moje kurwa, wychowałem się w piekle, wypizdowate skurwysyny, kłamcy, szmaty. Wow, ale tutaj ładnie puszczałem z językiem, nie? To jest patrz, dobra. Wow. Spierdolę. A nie, dobra, wiem kto to jest. Kto to jest? Widziałem go na pewnych obrazkach. Czekaj, proszę. Aha, zaskoczony, jestem pewien, że wciąż... Widziałem go na obrazkach, kurde, zapowiedzi dodatku właśnie. Aha. Na zapowiedziach. O, taki znajomy ryj miał. Nie będzie aktywny w momencie wkładania go do maszyny. 5 sekund, 4, 3. Patrz, zaraz będzie totalny rozpierdziel. O kurde. Ło. Oła, on siedzi w komorze, nie? Tam pisało pacjent jakiś Eddie. Eddie Glaskin. Proszę nie oczekiwać niczego.
Masz zapis znów z terapii, dobra. Wróć do swojego biura, czyli nie możemy tutaj zejść. Czyli my musimy po prostu wrócić do siebie, no. Ale to ciekawe, co się z nimi wszystkimi stało, bo oni wsadzili tego Ediego do komory, ale w tamtej, przy końcówce Outlast tylko jedna Billy. Osoba była, tak? Tylko wydaje mi się, że to jest jakoś przed wydarzeniami. Sam widzisz, że on wysłał no dopiero tak, maila. Ja wiem, nie? Że to jest wszystko przed wydarzeniami, ale mnie, chyba ja idziemy po prostu tutaj. Się zastanawiam, co się stało z nimi, nie? Jak oni się wydostali z tamtych komór, czy co jest grane, nie? Mnie bardziej interesuje pod koniec to, co się tam działo, nie? Sam widziałeś, że tam jakiś koleś na tym wózku inwalidzkim jechał. Dzień dobry. No tak. Może zamknijmy drzwi, jakby nam jakiś prosiaczek znowu wbiegł. Ale to, widzisz, to wszystko musiało wymknąć się jakoś spod kontroli. O. Jeb. O, no i się zaczyna. Drodzy widzowie, akcja właściwa. Jeb. Oła. Konsultant numer kontraktu, bla bla. Inżynier oprogramowania z poświadczeniem bezpieczeństwa na poziomie trzecim. Dyplom z wyróżnieniem z Berkeley, ale nie tyle. Nie na tyle sprytny, żeby wpaść na to, że ostatnią rzecz, jaka mucha powinna robić w sieci pęka, to wierzgać. Co to za koleś jest? Nie mam pojęcia, może to jest... I po laptopie. Głupi na tyle, żeby myśleć, że pożyczony laptop, router cebulowy i spaczowany firewall wystarczy do wydymania światowego lidera wśród dostawców ochrony biometrycznej. Masz odpowiedź. Czyli my jesteśmy zwykłym programistą tak naprawdę w tym. Taki sobie, hopie, studencik. No, najgorzej jakby go na praktyki wzięli. O, stary! Wyobraź sobie, co oni by mu zrobili. O, pan Blair. Czy dobrze pan Waylon Park zgłosi się na ochotnika do udziału w programie pola morfogenetycznego? Oho! Korporacja Murko wraz z przyszłymi pokoleniami naukowcy doceniają pańską odwagę i poświęcenie. Być może mógłby pan podać panu Park delikatne znieczulenie? Aha. Straszne to jest wszystko. Świetnie. Znieczulenie. Ała, ała, ale dostaję w mordkę. Czyli wszystkie te testy... Jest! I mamy tytuł główny, Whistleblower. Wszystkie te testy były wykonywane na tych... Na zwykłych ludziach. Na zwykłych ludziach, ale... Kurczę, ale to byli zwykli tacy normalni ludzie, bez żadnych spaczeń, za przepraszam, czy... Ja w sumie dalej jeszcze nie wiem, o co chodzi z tymi badaniami, w jakim celu one są robione i wydaje mi się, że odpowiedź poznamy już niebawem, widzisz. I teraz aha, wracamy teraz do tych wydarzeń. Do tak. Tak? Tamten koleś, co nam uszko polizał. O, 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 o. Wow. Uwolnili nas. Ciekawe, jak my teraz wyglądamy, czy myśmy przeszli... Jakieś kompleksowe badania, czy mamy już mordę taką obitą, o fuck. Cholera. Ale wyglądamy dość, ciało jego wygląda dość normalnie, nie? No, nie ma żadnych zaburzeń. On już... O, o, patrz, patrz kogo tam mamy. Aha, patrz. Wallrider. Wallrider, o, światło wywaliło. Fuck, nic nie widać. Może kamerkę zaraz wyciągniemy. O, 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 widzisz, mamy kamerkę, mamy kamerkę. Dawaj, dawaj, dawaj. I kamerka podobna jak do tamtego bohatera. Ja pierdolę, Jezu. Wszystko się uspokoiło. No, ale wyobraź sobie, jak on go tam musiał ładnie zmasakrować. Obiekcje, bohater, nie dokumenty, tutaj. Nie. Spierdolnię sprawę, Boże, gdzie ja jestem, ile to już czasu, kilka godzin, tygodni w głowie mi szumi, zmusili mnie do oglądania pola, muszę znaleźć pomoc, Lisa, przepraszam mnie, jeżeli umrę, wiem, że mnie znajdziesz, wiem, że nie spocznie, dopóki nie znajdziesz mojego ciała, mam nadzieję, że znajdziesz tę kamerę, przy moich zwłokach, mam nadzieję, że materiały na niej zrobią to, czego ja nie mogłem, wyjawią prawdę. Lisa, kotku, przepraszam, dałem dupy, wydawało mi się, że postępuję słusznie, ale naprawdę spierdolnię sprawę. Okej, czyli mamy... O, shit. Oho, myślisz, że jesteś tu bezpieczny? Masz jaki ryj! Oni w sumie wszyscy oni tak samo wyglądają, więc wiesz. Dobra, ale musimy się jakoś wydostać. O, jest, mam otwartą komorę gazową. Czyli rozumiem, że jakby... jeden z tych psychicznych, że tak powiem, to się wymknął spod kontroli i jakoś uwolnił tych wszystkich psycholi, no, tak? No, na to wygląda. A wydaje mi się, że... Fuck. 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 O fuck! Co tam się dzieje? Oni się teraz mszczą po prostu. Tam widzę, że to jest jakiś normalny doktorek. Oczywiście, że tak. O ja pierdolę. Patrz!
Jeb w niego! Ała. O, ja nie mogę. Dobra. Wyście mnie nie widzieli, chłopaki. Mnie tu nie było. Do widzenia. A widzisz, to znaczy, że oni nie są takimi do końca... Fuck. To oznacza wszystko, że oni nie są do końca takimi bezmózgami, bo mają chęć zemsty, tak? Na tych... Jest, mamy bateryjkę. Tak. Oni po prostu... Wydaje mi się, że oni jeszcze żyją bólem i cierpieniem i chcą się po prostu wyżyć na nich. Odegrać. Oni jeszcze myślą, oni jeszcze są nie w pełni świadomi... Ała, patrz. Ugliniarz jakiś tam ubił. Znaczy ochroniarz. Fuck. Czy tam coś było? Nie wiem. Musimy teraz tutaj przejść. O cholera. Nasz ciekawski Tom, chodź i dołącz do terapii. Aha. Trzymaj, weź nóż. Jeb! W tym tu... Zapaczkaj trochę czerwonym po łapkach. Zawsze zdrowo jest wyrażać swoje wnętrze. Jak będziesz się tłamsił zbyt długo, możesz zrobić coś, czego będziesz żałować. Cześć, Johnny. Myślisz, że jesteś wyjątkowy, nie ma tu gapiu. Ała, 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 to boli. Ładnie się wyżywa na nim. Aha, okej, okay, dobra. Ja bym się nie kłócił. Ja bym się nie kłócił, ja bym stąd wypierdala po prostu. Okej, okay, idziemy. A widzisz, nasz też ma jakieś, coś zaczyna mu się... O! Aha, okej, okay, dobra. Okej, okay. Nie spodziewałem się tego. Już mnie ścigają. Ja chciałem być tylko przyjacielem. Może trzeba tam odsunąć to coś, co na dole jest. Aha, dobra. Koło tych drzwi, nie widzisz? Tej deseczki, czegoś tam. A nie, nie da się. Czekaj, bo w sumie ja nie wiem, gdzie jest. A tam trzeba wejść na szybę, oczywiście, nie? Czekaj, wejdziemy zaraz, wskoczymy. Standardowo. Standardzik. Ale nie spodziewałem się, że on mnie zaatakuje. Jaki dziad, ja nie mogę, myślę, że to mój przyjaciel. Dostaniemy przez recepcję, niech taktyczni z murków to ogarniają. Aha, widzisz? Ci nasi opętani, czy kurde, określmy ich jakoś, żebyśmy fajnie sobie tak ich nazywali. Nasze łyse pały. Łyse pały, no, no wcale takie głupie nie są, nie? No nie, no właśnie... Widzę, że przemawia przez nich tak naprawdę żądza zemsty, co tak naprawdę jakby nie było charakteryzuje człowieka, prawda? No. A nie, bo gdybyś był bezmózgiem takim typowym, to kurwa atakowałbyś każdego bez żadnego celu, nieważne co by ci zrobił, tak? No właśnie, nie. Znaczy, no tak. Akurat w tej kwestii masz rację. Dobra, przepchniemy. Co? Co? Nie, dobra, pierdolę. Ja sobie idę. Tylko powiedz, że on za mną nie będzie chodził. O! Fuck. Fuck. Nie wiem, gdzie jestem. Okej, okay, sprawdźmy. Idziemy sobie. Kulturalnie. Ała, jaka rzeź. Boże, zobacz to. Masakra. Ja nie mogę, co tu się musiało dziać. Pomocy proszę, jestem lekarzem, muszę wrócić do mojej... Ty nie jesteś z ochrony, byłem, jestem pacjentem jak ty. Ściągnąłem to ubranie z martwego ciała, które znalazłem. Musisz mnie stąd zabrać? Masakra. Aha. No to trochę ich... go wkopaliśmy. Biedny lekarz. Wybacz mi, nie chciałem tego zrobić, no ale... Oła. Masakra. Musimy sobie baterie wymienić. No cóż, zrobiłem krzywdę lekarzowi. On był chyba niewinny. O, ale mamy baterię, olać go. Wystosowajmy się może. I na ten moment odcinek możemy w sumie zakończyć. Ukryci w szafce. I w cieniu. I widzimy się za jakiś czas. Za jakiś czas. Pamiętajcie, poznamy tajemnicę ośrodka Murków. Psychiatrycznego. Trzymajcie się i do zobaczenia.